Zabrzeńscy strażacy od rana pracowali przy usuwaniu skutków nocnej nawałnicy. Na szczęście obyło się bez ofiar i większych strat mienia. Jednostki najczęściej wyjeżdżały do usuwania powalonych drzew, m.in. na ulicę Kawika, 3 maja, Wyspiańskiego czy Styki. Tych interwencji było 8 związanych z powalonymi drzewami. W jednej interwencji drzewo przewróciło się przy ulicy Klonowej. Na miejsce dysponował zastęp. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że drzewo oparło się o stację trafo oraz przygniotło 6 samochodów. Z czego jeden samochód ma uszkodzoną przednią szybę. Mamy także problemy z łącznością, ponieważ prawdopodobnie od uderzenia pioruna przepaliły nam się 2 stacje, ale walczymy z tym już. W większości połączenia telefoniczne są przywrócone. Wielkie sprzątanie i liczenie strat po gwałtownych burzach trwa w całym województwie śląskim, bo choć nocna nawałnica dosyć łagodnie obeszła się z Zabrzem, w innych miastach spowodowała liczne tragedie, zniszczenia i jeden wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Mamy jeszcze zablokowane drogi, to jest DK81 w Łaziskach w kierunku Wisły, DK81 w Wyrach w kierunku Katowic, DK81 w Żorach w stronę Wisły. Ta sytuacja jest dynamiczna, ona się zmienia, ponieważ cały czas na miejscu, wszędzie, gdzie są jakiekolwiek utrudnienia i na trasach kolejowych, jak i na drogach, są służby, które te przeszkody usuwają. Burze spowodowały także utrudnienia w dostawach prądu na terenie całego województwa. W rejonie Gliwic ponad 40 tysięcy osób było bez prądu. Do godziny 16 w całym województwie obowiązywało ostrzeżenie o możliwości występowania lokalnych burz z opadami gradu i wiatrem do 90 km na godzinę. W najbliższych dniach także możemy spodziewać się burz i opadów. Jak zapewniają jednak eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach, nie powinny być aż tak gwałtowne. Jutro temperatura maksymalna w ciągu dnia zaledwie od 19 do 22 stopni Celsjusza. Możliwe przelotne opady deszczu. Natomiast wzrośnie prędkość wiatru, wiatr będzie umiarkowany, porywisty, czyli zupełnie inny typ pogody. W nocy z czwartku na piątek będą głównie w górach zanikające przelotne opady deszczu. Piątek, sobota raczej pogodne, zachmurzenie umiarkowane, okresami przejaśnienia. Piątek od 15 do 18 stopni maksymalnie w ciągu dnia. W sobotę cieplej od 20 do 23. W całym województwie strażacy podjęli już 500 interwencji i cały czas pracują przy usuwaniu skutków nocnej nawałnicy.